Cześć, zapraszam Was do tego filmiku. Dzisiaj wybieramy się w góry, dokładnie wybieramy się na Krywań. Idę razem z kumplem. Rytazie, cześć. Cześć. I wybieramy się w miarę pogoda, trzeba jeszcze wykorzystać czas, bo potem jak sypnie śniegiem, to już nie zawsze jest możliwość, bo na Słowacji też od 1 listopada są zamknięte szlaki, tak to jak jeszcze czas, to idziemy, no to ruszamy. Wystartowaliśmy przed 6 i wyjście na Krywań zajmuje gdzieś 4 godziny. Wystartowaliśmy z Tri studnie, czy coś takiego. Tri studnie, no to jest z takiej miejscowości, idziemy zielonym szlakiem. No na razie jeszcze widoków jako tako nie ma, bo te wczesno pora to. No, idziemy. Chwilę się zatrzymać, żeby to nagrać. Znajdujemy się na wysokości 1641, a już takie piękne widoki są za nami. Na razie kiwania nie widać. A jednie głowę widać od kiwania. Wow. Coś się już zaczyna wyłaniać. No, wyłaniać, ale też przychodzą chmury. I nic nie widać. Warunki się pogorszyły. Najważniejsze, żeby na szczycie były świetne warunki. A tu teraz na razie nie muszę. I oziemniło się. O, zaczyna się rozpogadzać powoli. No bo dali dojść dwóch szlaków. O, ale już jest nieźle. Kolejny znak na Krywań, godzina 15. Niebieski szlak do góry. Wow. Wow, powoli się to zaczyna wyrobiać. Na dół to tam to zwiewo. Niech to daje w dole, a u góry niech je piękna pogoda. Dobra, są my w trasie 2 godziny 16. No nieźle. Ale teraz tu się fajnie idzie. A tak. Na mały Krywań na razie. A, tu idzie. Weź. Ja tu jest niebieski. To znaczy, że dobrze idę. Dobra. Na ostro. Kolejne widoki. Wow! Ale pięknie. Fenomenalnie. Coś pięknego. O. Wow! Genialnie. Chwała Bogu za to. Ale coś niesamowitego. Dobra, do góry trzeba iść. Już tam do szczytu niedaleko zostało. O, ale to pięknie wygląda. Ja cię chwała, że mogę tu być i jeszcze wam to pokazać. Coś niesamowitego, ale piękna pogoda. Wow. A jeszcze nie sumę na szczycie. Jak pięknie to wygląda z góry. Jak te chmury tam oddali są. Genialnie. Ale fenomenalnie! O,
bieg! Ale pięknie, co? Czym wyżej, tym pięknie tu jest. Je 2329. Przed nami Krywań. Idziemy. Na Krywań, jak zauważyłeś, to można iść z różnych miejsc. Tu, bo szlak może prowadzić w jednym miejscu, a tu jest dość łagodnie i wchodzić szeroko. Czy tu, czy z tamtej strony. Już powoli wchodzimy na szczyt. Genialnie. No, jeszcze nie ma. Kąsek dali tak. Jako tako. Za mną słabe widoki. Jest. Kolejny szczyt z krzyżem. Śnieg też tu jest. Super. Ale genialnie. Powiem wam, że zachwycony. I wierzę, że każdego zachęciłem, żeby tu kiedyś wyszedł i zdobył to. Pięknie. Yeah. Jest. Super! Yeah! Super! Kolejny szczyt z krzyżem. Genialnie. Ktoś się też tu wyleciał na Krywań. Jak się tu dostał, to ktoś. Genialnie, panie i panowie, coś wspaniałego. Ale daj szana. Wow. Ty, dzwoni kiedyś. Pozdrowienia z Krywań. Do wszystkich, którzy to będą oglądać ten filmik. Coś genialnego. Krywań, Narodowa Góra Słowacji. Coś pięknego. Wow. Teraz na chwilę ucichło. Genialnie. Yeah. Wow. Dzisiaj pokazywało, że miało być chmury cały dzień. Ja miało być, ale ponad 2000. A kiedy się przebił ponad 2000, to już jest ponad chmurami. Ja cię, ale genialnie. Idziemy się teraz wpisać do zeszytu. Idziemy tu być. Obowiązkowo. A myślałem, że tu jest, to nie tak. Jeśli jeszcze to miejsce, wiesz? Ja jest więcej niż połowa jeszcze. Przerwa pół godziny. I
o 9:50 schodzimy na dół z Krivania. Pogoda jest już taką niezaciekawa, ale chyba to co najlepsze to my nagrali. Myślę, że się podoba, jeszcze to będziemy schodzić. I schodzimy z góry, ale pogoda też się uwolni za radio. A, teraz tam do góry to mają pięknie. Najlepsze to. Jeszcze przed nami trzeba zejść i potem zakończę tą relację, jak to wyglądało i podsumuję tę trasę do każdego. Ruch zaczął się teraz dopiero, jakieś koło 10:00. Teraz to najwięcej ludzi zaczęło wychodzić na Krivania. A ile się już schodzimy, a jeszcze właśnie tu wychodzi. Niebieskim szlakiem teraz schodzimy. Miejsce do trzech studni. Jeszcze jezioro po drodze nam się trafiło, ale piękne. Wow. Można było popływać kajakiem. Ale pięknie. Jest godzina pierwsza i doszliśmy na parking. Piękną pogodę dali nam dopisuje. Teraz jest pełno auta, jak my przyjechali to nie było. Zajęło nam to 6,5 godziny i wyszło 15,5 km. Jeśli wam się podobało, jak Grzech przedstawił tę trasę i ten szczyt, to fajnie i jeśli kogoś zachęciłeś, żeby tu przyjechał, to super. To dla mnie też gdzieś jest zachęcenie, że mogę to wam przekazać. Jeśli się wam podobało, a chcecie więcej, to piszcie, a wierzę, że tego będzie więcej. Dobra, pozdrawiamy i do zaś z kolegą. No to cześć. Widzimy się za niedługo. To cześć.